A jak się mówią? Co? No pipczyk, kurde, jebany. Witam cię na twoim kanale. No to pójdzie na twój kanał. Witam. Małe problemy, ale już powoli się rozwiązuje. Potem powiemy na moim kanale, jaki jest twój kanał, żeby wszystko było dobrze. Będziesz mógł nagrywać. Kartę masz czystą. Wyczyszczoną kartę zabrałem. A, karta siedzi w tym. U ciebie. To kartę zaraz przyłożymy. To ładujesz ten, tak? No. Powiedz mi, dlaczego jak nosi się maseczkę, to okulary parują. Widzisz? Widzisz u mnie? Widzę. A ja cię nie widzę. Kto wymyślił maseczki, kurde, żeby parowały okulary, ludzie święci, no. Dobra, no nie wiem, na te pytania nie odpowiem. Dobra, to lecimy z pytaniami do ciebie. A, bo zakryłaś tu, powietrze wychodzi ustami, a i nocem, a wtedy zakryłaś i idą tutaj. Lecimy z pytaniami do ciebie. Dlaczego ty nie masz maski właściwie? Mam. Proszę w masce odpowiadać na pytania. Dzisiaj maskowy dzień. Bal maskowy. O kurde, akuratna. No jak wszyscy, to wszyscy, przepraszam bardzo. No. To do góry nogami. 3M musi być z tej strony. No tak. O, no. Przyzwyczaja się. No. A nos to jeszcze musisz zakryć. Jak ty? No to trzeba, o, podnieść chyba. O. 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 Lord Vader. Witaj, Lord Vaderze. Dobra, pierwsze pytanie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Jak widzicie, wszystko działa. Sprawnie, pięknie, ładnie. Pierwszy film, mam nadzieję, do Krzyśka ten wejdzie. Jesteśmy małpami. Przepraszam bardzo, mów za siebie. Ja wystarczy, że jestem małpochodnym. Dobra. A bo człowiek pochodzi z małpy. Tak. Lecimy, Krzysiek, lecimy. No. Czy masz uprawnienia dźwigowego? Nie mam. Nie masz. Możesz się rozwinąć. Nikt ci nie proponował? Nikt mnie nie proponował. A jeździłeś kiedyś? Próbowałem jeździć, ale i podnosić. Ale na jakim dźwigu? Zależy. Na tym takim, na szynach? I na szynach, i na takich. Czy na tych samochodowych? I na takim, na takich. Co to za maska jakaś lewa? O! O, teraz dobrze. Czemu? Czemu? To jest pytanie, czemu? Dlaczego? Ludzie mają włosy. Włosy? No włosy! Bo tak wam służą. A do czego one i służą im? Nie wiem dlaczego. No i ja też nie wiem. Żeby było cieplej, jak na klacie masz włosy, a jak baby mówią, że masz sweterek. No. Ciekawe, czy nas będzie wyraźnie słychać. Następne pytanie, pani kochany. Po co w damskich spodniach są rozporki? Bo chyba damy noszą męskie spodnie. No ale przepraszam bardzo, no na damy przecież to nie wchodzi. Nie masz innej maski? Nie. Mam w samochodzie. No. Dlaczego? Znowu te pytanie wraca. To nie wiesz, czemu baby mają rozporki, po co w spodniach? Nie. Ale przecież one tyłem robią. Ale przepraszam, ale nie będę na te dalsze pytania, proszę. Czemu ty męczył tego Menela pod Kerfurem? Jakiego? Tego, co mu wystojałeś. Tego? Czemu ty go męczył? Ja go nie męczyłem, tylko sprawdzałem, ile ma promila alkoholu. Ale ludzie mówią, że ty nie masz prawa sprawdzać. I się uczepili do mnie i do ciebie, że my go sprawdzali bezpodstawnie. Znaczy w sumie ja go nie sprawdzałem. Nie. Ja podstawnie sprawdzałem, dlatego że on podeszł i zażądał ode mnie na alkohol papierosy. O. Pieniędzy, przepraszam. No i mówią, tam coś się pali się w popielnicy. To nie w popielnicy.
Rozpierdolę ten zegarek chyba. No dobra, no to skoro tak, no to lecimy dalej. To tego nie męczył. Nie. A czemu nie pomógł? Bo czemu my nie pomogli? A czemu dać na alkohol? No, a jakby dali, to co by powiedzieli? Alkoholik. Że my dajemy na alkohol. Tak. No pewnie tak by było. Że wspomagamy. O. Co znaczy słowo fikcja? Dobra, weź ściągnij maskę, będzie lepiej słychać, bo i tak jesteśmy w domu. To tylko w miejscach publicznych można nosić. No. Co znaczy słowo fikcja? Nie znam fikcji. Fikcja? No. Fikcja to takie czary. A ja nie jestem czarownikiem. Że taka nieprawda, to jest fikcja. Ja mówię, że ty banany masz za uszami. A ja nie mam bananów za uszami. I to jest fikcja. A ja... No to jest fikcja. A ja zawsze moja prawda. Ale to tak... To już wiesz teraz, co znaczy fikcja? Wiem. To podaj mi przykład fikcji na moim przykładzie. Że oszukujesz i kłamiesz. O, to jest fikcja. No. Bardzo dobrze, to piękny przykład. Czy, o Jezus, no takie pytanie majorowskie niestety takie zadają. Czy jak major umrze, to go pochowasz? Każdego człowieka ciebie nie pochowasz. Ale chodzi, czy ty go będziesz chował? Zgłoszę do rodziny. Bez rodzina, brat. To ty nie będziesz chował. Będę iść też. Też będę iść. Ale z przodu, z tyłu, z boku? Z boku będę iść. Boczkiem tak. No. No właśnie. Też będę niósł. Ale życzę dla majora, żeby żył. Oczywiście, że tak. Jak najdłużej, żeby każdy. No takie są pytania. A inaczej powiem tak, żeby każdy Polak i Polka żyła jak najdłużej, ile Bóg nas znaczy. Ale teraz jest gorsze pytanie. Bo musimy krótkie filmy robić, wiesz dlaczego? Bo na razie po 10 minut, ponad 10 minut nie będziesz mógł rzucać u siebie na nowy kanał. Więc muszą być krótkie filmy. A to na moją kartę. No to co, ale film musi być krótszy niż 10 minut, bo nie wrzucisz na komputer. O właśnie, patrzcie, kurde, co się stało się. Żeby nie było. Krzysztof, potwierdzasz, że komputer jest włączony? Włączony. Jak długo będzie włączony? Zobaczymy. Zobaczymy, no. Nie musisz odpowiadać. Tak. Dobra. Ile mi się wcześniej będzie, to tyle będzie włączone. Tak a ile chcę, to mogę wyłączyć. Bo to jest mój, przepraszam bardzo, bo to jest mój dom, moje posiadacz, moje wszystko i mój komputer własny. To ile chcę, mogę oglądać, ile chcę, mogę nagrywać, ile chcę, wszystko, jakie filmy i co do czego i tak dalej, i tak dalej. Prawda? No tak, zgadza się. Bo to ani Meksykana komputer, ani majory, tylko to mój własny komputer. Trudne pytanie, bardzo trudne. Czemu kryjesz majora za hajs? A w czym ja kryję? No, że mówisz, że nie wychodzi z domu, a major wychodzi z domu. Przepraszam bardzo. I za hajs. Przepraszam bardzo. Ja majora nie kryję za hajs. On jest chłop dorosły, kiedy chce, to może wychodzić, a kiedy chce, to może przychodzić. Ale raz mówiłeś, jak major mówił, że dał ci tam 100 zł czy 90, a ty mówiłeś, że major nie wychodził. No tak ludzie mówią. Przepraszam bardzo. I nagrane na kamerze. Przepraszam bardzo państwo, że powiem tak, jeszcze raz powtórzę. Kiedy chce major może wychodzić, kiedy chce, to może przychodzić i tak dalej. Bo on jest chłopem dorosłym. Ja zanim nigdzie nie chodzę. Czy on idzie do sklepu, czy gdzie, ale mówię, że idzie do sklepu. Jego sprawa, jego wszystko i tak dalej. Mucha lata znowu przyleciała. Ta sama, z tyłu za plecami masz. To trzeba by nie powiesić. No, jakieś mięso trzeba jeść. Ja ci dam mięso. Następne bardzo fajne pytanie. Czy oglądasz pornografię? Powiem tak. A ty wiesz, co to pornografia? Wiem. A? No to czy oglądasz pornografię? Czasami oglądam, czasami nie. Ja jestem chłopem dorosłym i mam prawo wybrać, czy oglądać, czy nie. I tu teraz na tym zakończymy i zaraz następny film.